Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Słowem Bożym. Lecz Wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego, do niezniszczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Dzisiaj mamy uroczyste zgromadzenie, na którym uczestniczą rzesze aniołów, Króla Królów i Pana Panów. Bo sam Jezus mówi nawet takie słowa, gdzie są dwaj lub trzy zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich, a nas jest znacznie więcej niż trzech. Podziękujemy Panu za tę możliwość. Zachęcam do modlitwy. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że znowu po taki dłuższy okresie czasu dałaś nam możliwość się tu spotkać. Dziękuję Ci, Jezu, że możemy do Ciebie teraz przychodzić, do Twojej obecności, w tym uroczystym zgromadzeniu ze względu na Twoją obecność, że wraz z Tobą zaszczycili nas Twoi aniołowie, Boży Panie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, poruszaj się pośród nas. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś ustanowił tutaj tron chwały i uwielbienia dla imienia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Ojcze, okryj nas swoim krwią Jezusa Pana, to zgromadzenie, to miejsce, na którym jesteśmy, nas wszystkich, Panie. Przemawiaj, dotykaj, zmieniaj, Panie, to, co trzeba, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, przez krew Twojego Syna, Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i moc Ducha Świętego, który jest tutaj dzisiaj pośród nas. Witamy Cię, Panie. Rozszerz się jako gospodarz, nie tylko jako gość, ale jako gospodarz, Panie. Twoje miejsce to jest Twój czas. Panie, kłaniamy się Tobie u Twoich stóp. Uniżamy się przed Twoim majestatem dzisiejszego wieczora. Oczekując Twojego działania, oczekując Twojego namaszczenia, oczekując Twojego dotyku. Panie, dziękuję Ci, że w Tobie jest przebaczenie naszych win i grzechów. Że Ty oczyściłeś nas ponad 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, przelawszy swoją krew. Błogosławimy Cię za to, Jezu. Jezu, Ty masz słowo, Ty masz moc, Ty jesteś autorytet boski, Jezu. Dzięki Ci za to. Chwała, cześć, uwielbienie. Amen. Moi kochani, cieszę się, że jesteśmy tutaj znowu. I zaśpiewamy pieśń numer 95 ze Skorszytów. Pójdź do Jezusa. Bo przyszliśmy do Jezusa dzisiaj. Chcemy mieć tu możliwość kontaktu z Nim. Bye.
drogę do obecności Bożej, Panie. Że Ty jesteś naszym Ojcem, naszym Bogiem, Panie. Panie, tak jak w tej pieśni, Panie, przychodzimy do Ciebie, Jezu. Dziękuję Ci za ten czas, łaski, Panie. Dziękuję Ci, że Ty, Panie, jesteś tym, który nas prowadzasz do Królestwa Bożego. Dzięki Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Twoje przyjaciół, te dzwoni Panie, że życie idę, mój Pan i ja. On mnie rozumie, zna troski moje, miłości swoje, ogarnia mnie. I wiem, że ta przyjaźń już będzie tam, bo Bóg miłością mnie. Czy miecz, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani aniołowie, ani życie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ani choroba, ani troski, ani problemy, ani ból, ani cierpienie, ani śmierć bliskich, dalszych, kogokolwiek. Nic nie ma mocy od Ciebie, Boży człowieku, oddzielić od Ojca miłości, który chcesz i z Panem Jezusem Chrystusem. Ten to Duch Święty świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a więc nie żebrakami, ale synami i córkami królewskimi. Nasz Ojciec jest Królem,
Panem Panów i Królem Królów, Bogiem Wszechświata. Jesteśmy synami, córkami Bożymi. Kiedyśmy Mu zawierzyli oddanie życie Jezusowi, jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Mamy go potężnego Ojca, wielkiego, ale też o potężnym sercu, pełnego miłości. Tak jak w tej pieśni. I wiem, że ta przyjaźń już będzie trwać, bo Bóg miłością jest, co nie przemija. Z Nim życie jest piękne, pokoju pełne. On o wszystkim wie, więc nie martwię się. Gdy ludzie zawiodą mnie, to wiem, że Ojca mam. Kochani, zawodzą ludzie wierzący, powiem więcej. Zawodzę się sam na sobie, więc tym bardziej na drugim człowieku. Człowiek człowiekowi nie jest w stanie w pełni pomóc, ale Bóg, Ojciec Niebieski, nie ma ograniczonych możliwości swojego działania. Otwórzmy właśnie teraz swoje serce jeszcze więcej na Jego moc, ponieważ On chce nas wypełniać dzisiaj swoją bliskością, swoją obecnością. On, Duch Święty, chce wypełniać swoje namaszczenie. Kolejna pieśń 107. Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą. Jest to pieśń modlitwa skierowana do Boga. On wypełni serca, które są na Niego otwarte. On wypełni tylko tych, którzy są zgłodniani i spragnieni Jego obecności. Duch Święty mówi, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Thank you.
obecności Twojej, Panie. Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym Ojcem, Duchu Święty. Habakuk pisze tak. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winorośnach nie ma grą. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzie nie ma bydła, nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja, mówi, będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest mocą moją, sprawia, że nogi moje są chyżarnymi łami i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Zaśpiewajmy tą pieśń. To jest, jak wspaniale Pan jest z Tobą rzecz. Mamy inny powód do radości, bo choć chrześcijanom, Bożym dzieciom towarzyszą też doświadczenia, to radość ta nie ma tutaj miejsca na tej ziemi źródła swego. Ale radość, którą mamy w Panu, że jesteśmy świadomi tego, że kiedy przyjdzie nam odejść z tej ziemi, spotkamy się z tym, który w Słowie Bożym jest nazwany miłością. Zobaczymy twarz tego, który odał na krzyżu za nasze życie. Kochani, czy jesteśmy świadomi, gotowi na to, żeby spojrzeć twarz Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, który wołał za Tobą w ogrodzie Getsemane, który oddał za Ciebie życie? Czy jesteśmy świadomi tego, że zobaczymy tego, który za nas został przewodzony i przygwożdżony do drzewa krzyża? Bo ja przyznaję, to jest mój umysł w tym momencie jest poza. Wzrusza to mnie, ta świadomość, bo czytałem w Bożym Słowie, że zobaczymy. Ci, którzy z nas są pojednani z Bogiem, zobaczymy Jezusa. Nie jako sędziego, lecz jako naszego kochanego Zbawiciela. Warto żyć dla Pana, warto żyć z Jezusem. Mimo, że czasami nasze życie to jest jak pod wiatr, iść pod górkę, w przeciwności losu. Często wszystko jakby w przeciwnym kierunku szło, ale z Jezusem Panem przejdziemy zwycięsko. Tylko z Nim, tylko z Jezusem. Wspaniale jest żyć. Pośród burz i doświadczeń możemy się cieszyć Jego miłością do nas. Jak wspaniale, Panie, z Tobą żyć. Wspaniale jest wielbić Cię, Jezu. Chciało być, powiedz, że
wspaniale, Panie, Boże, jak wspaniale dziewicze, jak wspaniale radość sercu mnie, nie uśmiechać się. Przyjacielu, posłuchaj słów Bożych. To jest przesłanie od Ducha Świętego. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją Cię, a gdy pójdziesz przez ogień, nie zbłoniesz, a płomień nie spali Cię. Każdy z nas, nie oszukujmy się, przechodzimy taki okres, gdy wydaje Ci się, że te wody rzeki już Cię zatopiają, a ten ogień już Cię spala. Między innymi też taki czas do tego, że my tutaj nie byliśmy przez ten czas. Bo był czas ognia i wody. Jeszcze jest. Ale Pan mówi, to Cię nie pokona. Tylko Ci się zdaje. Pan mówi, ja jestem z Tobą. Dawid mówi, choćby nawet szedł ciemno do nim, właśnie nie ulęknę, boś Ty, Panie, ze mną. Czasami bywa tak, że nie czujemy obecności Bożej. Dlatego Bóg dzisiaj posyła słowo. Między innymi nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Mogą Cię opuścić inni ludzie. Nie rozumieć Cię inni wierzący, współbracie, siostry w Chrystusie. Ale Jezus zawsze Cię zrozumie. Zawsze Cię rozumie. Pan Jezus zna Twój ból. Zna mój ból. Inni nie muszą znać Twojego bólu. Czasami chcemy tłumaczyć się przed innymi. Wystarczy, że przyjdziesz do Pana Jezusa, że przyjdziesz do Tego, który jest Ojcem Miłości. Pójdziesz na Jego kolana, jak dziecko do swojego Ojca i powiesz, bo Ojcze, boli mnie to, pomóż mi. Nie umiem sobie z tym radzić w życiu. Nie bójmy się przychodzić do naszego niebieskiego Ojca. Jezus mówi też do Ciebie, nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Jezus Chrystus został oddany jako na okup za Ciebie. Dlatego, że jesteś cenna i cenny i drogi w moich oczach i ja Cię miłuję. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, mówi Pan. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, mówi Jezus. Nawet kiedy upadasz, jest z Tobą, aby Cię podnieść. Zaśpiewajmy tę pieśń. Nie bój się dłużej. Z Tobą, Jan, jest Twój Bóg. Ta pieśń ma przesłanie od Boga do Ciebie. Jeżeli się boisz, bo czasami się boimy, Pan Bóg jest z nami. Yeah.
No bo mi to nie... Moi drodzy, pokaż Panie mi drogi Twoje. Zaśpiewajmy tę modlitwę do Pana. Numer 57. Najlepiej teraz, moi kochani, jest wołać tak do Pana. Bo żyjemy w takim okresie czasu, w takim świecie, że najbezpieczniejsza droga to jest Boża droga. Amen. Nie kroczyć. Wszystkie inne drogi są wiodące wprost do piekła. Tylko Jezus jest tą drogą. Kto ma pragnienie właśnie, niech otworzy swoje serce, właśnie zaśpiewa tą pieśń, żeby Bóg pokazywał te drogi. Ale muszę ostrzec, że nie zawsze takie drogi pokazuje, jakie byśmy chcieli, aby pokazał. Niekiedy zupełnie inne niż myślimy, ale zawsze najlepsze dla nas. Boże, święte, bezpieczne dla nas drogi. Miłość Pana bywała jest w polu.
jeśli bym chciał, służyć Ci miejscem. Mała Ci Jezu, za dobre tory, którym zdążam pełne pokory. Ano Panina, jaką mi dałeś, zostanie u mnie, żonie na stałe, a służyć chcę. Amen.
Dobrze, śpiewamy.
gratulować za to poświęcenie Twoje, Panie. Za Twoją miłość, jaką nam okazujesz na krzyż Golgoty. Jaką nam dzisiaj tu okazujesz, Ojcze, dziękujemy Ci. Chcemy Cię wyrazić Twą wdzięczność, choć tam ją do mnie. To na lewo większą chwałę zasługujesz i tylko słowa dziękuję, Panie. Ale dziękujemy Ci, Jezu. Ojcze nas cudowny. Panie i Boże. Alleluja. Amen. Twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech nas strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Amen. Tylko złoty raz.
Chwała Panu.